ci te dwa miecze. Nawet z jednym sobie nie radzisz. O! Dobra walka. Jesteś znacznie lepszy niż ten poprzedni. Właściwie nie jestem instruktor przemierki. Nie? A kim? I jakim cudem się to dostałeś? Czy ja mam pomamy? Wydawało mi się, że już rozmawialiśmy w ogrodzie. W ogrodzie? A tak, w ogrodzie. To mówiłeś, że po co przyszedłeś? Przyszedłem zapytać o twojego nauczyciela retoryki, Jasko. Nauczyciela retoryki? Dobre sobie. Retoryki to on miał nas uczyć, ale zamiast tego grał, śpiewał i wyobrażał sobie nie wiadomo co. Ale jednak łączyła ci z nim jakaś relacja. Jeśli relacją nazywasz to, że się za mną uganiał, to i tak nic nas nie łączyło. Moja siostra zabawiła się kosztem nas obojga. No, dość tego gadania. Stawaj, rewanż! Może i nie jesteś instruktorem, ale mógłbyś nim zostać. Udzielisz mi kilku lekcji? Nie sposób odmówić, gdy dama nalega. O czym tak sobie szepczecie, gołąbeczki? Pytałeś o moje rzekome relacje z Jaskrem, prawda? Oto i sprawczyni całego zamieszania. Edna Faratre, największa mąciwoda na południe od Jarugi. Zaraz to z tobą rozmawiałem w ogrodzie? Oczywiście, że ze mną. A co, Roza postanowiła sobie z ciebie zażartować? Nie gniewaj się. Bawimy się tak od dzieciństwa. Zawsze wszyscy nas mylili. Rozumiem, że Jaskier też was mylił. No, zdarzało mu się, ale wtedy Roza szybko przywoływała go do porządku. Zamknij na moment swoją złośliwą buzię, siostrzyczko, i pozwól mi wyjaśnić. Edna wysyłała Jaskrowi liściki miłosne w moim imieniu. On w swojej próżności oczywiście dał się nabrać. A ja musiałam sobie potem radzić z zalotami podstarzałego barda. Rozo, miałam najlepsze intencje. Chciałam ci pomóc zrobić pierwszy krok. Widziałam, jak się rumieniłaś, kiedy recytował swoje pieśni. Zaraz ci tren wyrecytuję, jeśli natychmiast nie przestaniesz. Spokojnie, żaden poeta nie jest wart tego, żeby siostry skakały sobie do oczu. Szczególnie tak marny. Chcę tylko wiedzieć, czy któraś z was widziała się ostatnio z Jaskrem. Może Edna, bo ja na pewno nie. Siostrzyczko, nie ważyłabym się umawiać z kimś, do kogo pałasz skrytym uczuciem. Jak miałabym pałać uczuciem do kogoś, kto cały czas wygłasza peany na temat talentu innej? Jeszcze nie zwariowałam. O kim mówił Jaskier? Wiecie o niej coś więcej? To chyba jakaś poetka czy trubadurka. Oczywiście bardzo zdolna i niezwykle utalentowana. Ta kobieta nie pochodzi z tych stron, prawda? Pamiętam, że wychwalał jej śpiewny, kowirski akcent. To by się nawet zgadzało, raz czy dwa nazwał ją chyba cyranką. W Kowirze takie dziwaczne imiona to norma. Będę musiał spytać Zoltana o tę cyrankę. Czy Jaskier zachowywał się ostatnio jakoś inaczej? Nie zauważyłyście niczego dziwnego? Czy ja wiem? Raczej nie. Daj spokój, Geralt. Ona jest tak zakochana, że nie zauważyłaby, gdyby zmienił się w wilkołaka. Edno! No co? Nie mów, że jego lekcje były konwencjonalne. Nie pamiętasz, jak nas wziął na cmentarz? Lekcje retoryki na cmentarzu? Nawet jak na Jaskra, to dość dziwne. Chciał, żebyśmy odwiedziły groby oksenfurckich profesorów, a skończyło się na tym, że wypytywał o margrabiego Henkela. Kto to? Stary, zdziwaczały grzyb. Zmarł niedawno. Za młodu był ponoć hojnym mecenasem sztuki.
Wspaniale się rozmawia, ale muszę wracać do swoich spraw. Miło mi było poznać. Zapraszamy częściej. To jak będzie z naszymi lekcjami? Rozo, wybacz, ale musimy to przełożyć na kiedy indziej. W takim razie żegnam. Aha, masz tu zapłatę za swój czas. Nie zatrzymywać się! Ruszy!
datę? A ten? O! Co się? Zwolnij, płotku. Nie w gard wszedł tam jeszcze przed zimą. Na początku czarni żadnych krzywd nie czynili, aż partyzanty nie napadli w garnizonie. Wtedy spadli. A za co? Rzeczywiście nic nie zrobili. Nilgardczycy to surowe panie. Szukasz kogoś w wycieruchu? A teraz wyskakuj z sakiewki. Zostawcie go w spokoju. A ty coś za jeden? Tajniak ze Straży Świątynnej? Próbowałem, ale w sumie to nie moja sprawa. To wszystko, co mam przy sobie. Sama drobnica. Teraz stąd spływa. Cwaniaczysz? Co tam, Pusia? Tęskniłaś za Zoltanem, Staruszko? Jak? No, jesteś nareszcie. Poznałeś już moją Pusię? Lada dzień zacznie gadać. Mamy następczynię feldmarszałka Dudy? Twojej papugi? Skąd ją wziąłeś? A, kupiłem na aukcji po jakimś czarodzieju. Łowcy czarownic wespół z wiecznym ogniem się na niego zasadzili i wykurzyli biedaka. Potem wystawili na sprzedaż jego rzeczy. A, że akurat tamtędy przechodziłem i zobaczyłem sowę. No tak, nie sposób było się oprzeć. Ale nie sposób. No ale teraz jaskier jest najważniejszy. No, jak poszło? Dowiedziałeś się czegoś? Najpierw powiedz, czy ty coś masz. Kilka siniaków i zniszczony kubrak. Poza tym nic szczególnego. Nie zatrzymał się żadny. Widziały go dawno temu. Jednego przeklinają, inne za nim tęsknią. Poznałem tylko kilka jaskrowych trików na baby. To ja chyba mam coś ciekawszego. No, to na co czekasz? Zamieniam się w słup. Dziewczyny nie widziały jaskra od dawna. Twierdzą, że dziwnie się zachowywał i ponoć spotykał się z kimś jeszcze. Ale tajemniczej wybranki nie ma na mojej liście. A co to za jedna? Jakaś blondynka z Kowiru, podobno trubadurka. Chyba na imię ma Cyraneczka albo jakoś tak. A, no to wszystko jasne. To Priscilla, tak. To musi być ona. A kimże jest ta Priscilla? To trubadurka ostatnio bardzo popularna. Wyobraź sobie, że jaskier zmienił płeć i będziesz miał pełny obraz. Brzmi strasznie. Jak jaskier zniósł spotkanie ze swoim własnym odbiciem? Myślę, że się zakochał. Cóż mogę rzec? Trafiła kosa na kamień. A nawet na głaz polodowcowy. Ta dziewczyna naprawdę namieszała mu w głowie. Musimy z nią porozmawiać. Priscilla współpracuje z trupą Renard i Lisy. Póki są w mieście, co wieczór daje koncerty w Zimorodku. To co? Czeka nas wieczorek z poezją. Prawdziwą poezją, Geralt. Zobaczysz.
Kolegium profesorów Uniwersytetu Oksenfurdzkiego ma zaszczyt nadać Julianowi Alfredowi Pankracowi, wicehrabiemu de Lettenhove, tytuł magistra septem artes liberales. A może by tak wieczorkiem chyt do zamku? Całą rodzinę już pochowały. Syna czarny zabili, żona od dyzentury. Ty przynajmniej mogłeś bliskich pogrzebać. Ja nawet nie wiem, gdzie mam. Ej, uważaj! Mutantie, bluźnierce, koboldy! Najlepszy skład towarów w Nowigradzie. Proszę się nie pchać, dla każdego starczy. Przecież się nie pcham. I bardzo dobrze. Kultura osobista ponad wszystko. Zobaczmy. Bywaj. Żeś nie jeden i zawrócił w głowie charakterniku. Twoja obecność tutaj to obraza wiecznego ognia. Dzisiejsza młodzież to ma w głowie fiór
gościu! O! Słyszał. O, tu nawet lezie wiedźmi. Patrzcie, jak u trupa, ślipia, jak u zwierza. Tak można ludzi skurwić magią. Jak opowiem żonie, to mi ten tego nie uwierzy. Znikaj, czarowniku! Tak? Poszedł mi stąd! Witam! Staszki czarownika! Krew też musi być z czarownika, oczywiście. A, pogłoski, pogłoski, pogłoski. Ała! Jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. Cierpka jak agres, słodka jak
chcę śnić. Czarne loki splątane, fiołkowe oczy, mokre od łez. Nie wiem, czy jesteś moim przeznaczeniem, czy przez ślepy traf miłość nas związała. Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcę śnić czarne loki splątane, w białym sadzie! Cichaj, kobieto! Przyszliśmy tu na koncert. To morderca? Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo! Znowu burdy i awantury! A mówiono mi, że to porządny lokal. Tak, znam Geralta. Dupę komuś ratował, nastawiając kark. Kogo ratował? Ludzi mordując! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie. Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Stolica kultury! Kurwa mać! Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla. Alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejka? Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggy'ego Roivena. Motyla noga. I więcej go już nie widziałam. Roiven? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll skalny. Gdyby trole były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior, tego też nie kojarzę. Największy chuj w Nowigradzie. Znaczy się, nie dosłownie, tylko... Tak, zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę?
zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivenem właśnie, Tasakiem i królem żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z kościołem Wiecznego Ognia. Dopiero by było. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Spokojnie, wyciągnę go z tego. Muszę wpierw pogadać z tym skurwielem i Ziggim Roivenem. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Raczej na nic się tu nie zdam. Wracam do Szałmi. Nakarmię pusie i będę czekał. A nuż, Jaskier sam wróci. Bywajcie. Geralt! Do zobaczenia. Jakbym chciał cię upić, to nie pilibyśmy kotle. Pijmy w basiście. Dlaczego? Za drogi. Wow! Wiadają, że niedługo ma być zorganizowany wielki turniej. Tam kto? Otwórzcie! Po co ten rwetas? Łaźnia jest zamknięta. Muszę się spotkać z właścicielem. Wiem, że tu przebywa. Cóż z tego, skoro jest zajęty? Zajęty czym? Odejmuje ważnych gości. W takim razie powiedz mu, że przyszedł jeszcze jeden ważny gość. Geralt z Rivii. Nie odejdę stąd, dopóki z nim nie porozmawiam. No dobrze, spróbuję. Proszę zaczekać. Ziggy Roiven zaprasza. Ja nazywam się Happen. Spotkanie odbywa się w łaźni. Wpierw jednak przejdziemy przez szatnię, gdzie należy zostawić odzienie. Chodźmy. Tutaj można się rozebrać. Ekwipunek będzie bezpieczny. Roivan oczekuje w następnym sali. Hej, białowłosy! Piękne ciało! Miałeś rację. Nie umiem.
wyrazić mu ją zadek. Ciacho! Ciało z ręką wyciągniętą na zgodę. Nie widziałaś Roywena. Gudrun nazywa go Uroborosem. Dostał zaproszenie i nie przyszedł. Pokażę wam, gdzie nas ma! Aha, słucham. Bądź zdrów. Pięknie. Wal się na cycę. Spokojnie, Tasak. Skurwiel junior idzie do piachu. Mój sekretarz wyśle wam notatkę ze spotkania. Nie masz sekretarza. A juniora zlikwidujemy, gdy wszyscy, rozumiesz? Wszyscy będą za. Roywen, twój gość. Po chuj go tu wpuściłeś? Bo chciałem z nim porozmawiać. To Geralt z Rivi. Dobrze cię znowu widzieć. Jak zwykle, kurwa, jestem wykluczony, towarzysko. Coś ty za jeden? Niech nasz gospodarz o mnie opowie. To Wiedźmin. Ten sam, który najpierw powstrzymał zamach na Foltesta, a potem go zabił. Rzekomo. Nie zabiłem ani Foltesta, ani Demavenda. Witaj, Dijkstra, Roywen, czy jak się teraz każesz nazywać? Podczas naszego ostatniego spotkania Geralt pobił mnie i złamał nogę. Jestem ciekaw, z czym teraz przychodzi. Ktoś wszedł do łaźni. Skradają się. Jest ich kilku. Co on pierdoli, jasnowic jakiś? Mordercy! Proszę, nie! Noż, kurwa mać, wiedziałem! Znajdzie się broń? Znajdzie. Z gołą dupą jeszcze się nie biłem! Razem! Dobra robota, panowie. Przepraszam za ten incydent. Ochrona zawiodła i wyciągnę z tego konsekwencje. To byli ludzie z Kurwiela. Wyciągnij z tego konsekwencje. Nie zaczynajmy od początku, szczególnie przy gościu. Przyszedł na moment przed atakiem. Przypadek? Nie sądzę. Niech sam się wytłumaczy. Szukam Skurwiela juniora. A, ciekawe. Czego chcesz od Wileja? Junior pomoże mi kogoś znaleźć. W całym swoim nędznym życiu Skurwiel jeszcze nikomu nie pomógł. Będę go ładnie prosił. Słyszysz, Tasak? Może gdybyś nie nazwał go ciotko Jepsą, tylko ładnie prosił, to może przyszedłby na spotkanie. Kurwa, panowie, na krótko chwilę was wzięło. Skurwiel chce nas sprzątnąć i w końcu mu się uda. Musimy zabić go pierwsi. Siedźcie tu i puszczajcie bąki pod wodą. Ja idę wysłać chłopaków do miejscówek juniora. Niech zrobią kipisz i wykurzą chuja. A ty, jak ci tam, jeśli chcesz znaleźć Skurwiela, przyjdź do mnie. Thank you.
Jakieś pomysły, gdzie odszukam juniora? Będę wdzięczny za każdą wskazówkę. Ziggy? Warto mu powiedzieć. Geralt ma talent do znajdowania ludzi i jest dyskretny. W takim razie zostawiam was. Zajrzę do ciebie jutro. Dokończymy rozmowę. To co, może się ubierzemy? Niezły pomysł, a potem pogadamy już w cztery oczy.